Cześć! W dzisiejszym materiale chciałbym Wam opowiedzieć parę słów o technice focus stacking w makrofotografii. Zapraszam do oglądania. Focus stacking polega na tym, by połączyć wiele zdjęć w jedno w celu uzyskania większej głębi ostrości. Jeżeli nasza głębia ostrości jest bardzo niewielka, a chcemy uzyskać większą, to możemy wykonać wiele takich zdjęć z przesunięciem punktu ostrości, a następnie połączyć je w całość, uzyskując większą głębię ostrości. No i zobaczcie teraz, jak to wygląda na przykładzie. Tutaj na zdjęciu mamy kminek w skali 5:1 i po lewej stronie to jest pojedyncze ujęcie. Z takiego pojedynczego ujęcia w tej skali maksymalna głębia ostrości no jest właśnie taka, jak widzicie, to jest taki niewielki pasek. A po prawej stronie, po połączeniu 44 takich zdjęć, otrzymujemy większą głębię ostrości, taka, że w tym przypadku pokrywa cały ten kminek. Na następnym zdjęciu mamy takiego ciekawego owada, jest to słonik żołędziowiec, też w skali 5:1. No i tak samo jak poprzednio, na zdjęciu po lewej jest to pojedyncze ujęcie, też widzicie tutaj taki niewielki pasek głębi ostrości przechodzący akurat w tym przypadku przez fragment oka. No a po prawej jest to stack z 92 takich zdjęć, tylko że z przesuniętym punktem ostrości. No i teraz jak to wykonać? Mamy na to trzy skuteczne sposoby. Pierwszy z nich to wykonywanie zdjęć na takiej szynie. Do szyny mocujemy aparat, a następnie przesuwamy o określoną odległość tą szynę, tak żeby zrobić zdjęcia z przesunięciem punktu ostrości. Filmik, jak wykonywać zdjęcia na takiej szynie, możecie zobaczyć u mnie w osobnym materiale. Odnośnik wyświetla Wam się tu u góry. Z tej metody możemy skorzystać wtedy, kiedy chcemy na przykład fotografować obiektywem mikroskopowym lub obiektywem manualnym. Precyzja przesunięcia tej szyny, to o jaki skok musi zostać przesunięta przy każdym kolejnym zdjęciu, zależy od skali, od przysłony. No i teraz zobaczcie, co się stanie, gdy wykonując zdjęcia na szynie, przy każdym kolejnym zdjęciu będziemy ją przesuwali o zbyt duży skok. Wtedy powstaną nam takie pasy nieostrości, taka jakby zebra z pasami na przemian ostrymi i nieostrymi. Oznacza to, że wykonaliśmy zdjęcia zbyt rzadko, no i powstały obszary nieostre, więc musimy wykonać te zdjęcia gęściej, czyli przesuwać tą szynę o mniejszy skok przy każdym kolejnym zdjęciu. Drugą opcją jest funkcja w aparacie, która nazywa się focus bracketing albo bracketing ostrości po polsku. I polega ona na tym, że aparat tak zmienia punkt ostrości w obiektywie, że przesuwa ten punkt ostrości coraz dalej w taki sposób, w jaki mu to zadamy. I dlatego w tym przypadku jest potrzebny obiektyw z autofokusem. No więc jeżeli macie taką opcję w aparacie i obiektyw z autofokusem, no to za pomocą statywu możecie takie zdjęcie w ten sposób wykonać. Ta opcja ma tą przewagę nad poprzednią, że dzieje się to dużo szybciej niż gdybyście chcieli przesuwać ten punkt ostrości za pomocą szyny. No ale jest możliwa tylko w przypadku obiektywu z autofokusem, więc obiektywem mikroskopowym lub innym manualnym obiektywem nie wykonacie takiego zdjęcia. Dobra, no to pokażę Wam teraz, jak wygląda zrobienie takiego zdjęcia, jak ustawić aparat. Zrobię to za pomocą Canona 90D. On mnie w tym momencie akurat kręci, także zamienię się na inną kamerkę i Wam to pokażę. I zrobimy zdjęcie jakiejś monety. Ostatnio była groszówka, to się weźmie może 2 złote. Tak, no bogato bardziej. To dobra. Zamieniam kamerki i robimy. Dobra, mamy już wszystko ustawione. I teraz tak. W tym aparacie robi się to tak. Musimy przejść sobie tutaj do menu. Wybrać opcję bracketing ostrości. Musimy ją włączyć. Liczbę zdjęć, które aparat wykona, a ustawmy na może na 20, żeby było to lepiej widać. Przyrost ostrości to jest opcja, która odpowiada za to, jak gęsto aparat wykona nam zdjęcia. Czyli co jaki skok będzie przesunięty ten punkt ostrości. Jeżeli ustawimy zbyt szeroko, to może pojawić się właśnie taki efekt zebry, czyli
pasy na przemian ostre i nieostre. To, co Wam mówiłem wcześniej. Ja sobie to ustawię tak mniej więcej na 6. Myślę, że powinno być tutaj akurat ok. To sobie musicie wyczuć w zależności od przysłony, którą ustawicie, od skali. Także nie ma tutaj jakichś jednych idealnych ustawień. To jest kwestia zależna od sytuacji. Dobra, no to skoro mam ustawione, to teraz wybieram, z którego miejsca aparat ma zacząć robić zdjęcia. Czyli od początku tej monety. Tu możemy sobie przybliżyć tą lupą, żeby zobaczyć, czy dobrze ustawiliśmy. Troszkę może niżej ustawię. Tak, żeby było akurat tutaj od tej krawędzi. Żeby zaczynało się akurat od tej krawędzi. Dobra. No i co? No i zaczynamy robić zdjęcia. No i teraz aparat nam wykonuje kolejne zdjęcia z przesunięciem tego punktu ostrości. Dobra. Zrobił 20 zdjęć. Zobaczmy teraz, jak te zdjęcia wyjdą, jak poskładamy je w programie. Dobra, no to mam już tutaj te 20 zdjęć i teraz połączymy sobie je w całość w programie Helicon Focus. Zaznaczam je wszystkie. Przerzucam do okna programu. I tutaj mamy trzy metody renderowania. Wybierzmy sobie tą metodę C. Klikamy render. I widzimy tutaj teraz, jak kolejne zdjęcia łączą nam się. Ten jaśniejszy kolor to jest, oznacza obszar, który jest ostry. No, 20 zdjęć dało w tym przypadku ostrość od początku gdzieś mniej więcej do połowy monety, więc jeżeli chcielibyśmy mieć monetę całą ostrą, no to w tym przypadku trzeba by tych zdjęć pewnie wykonać około 40-50. Trzecią opcją jest wykonanie zdjęć z ręki w odpowiedni sposób. Tutaj nie korzystamy z autofokusa, tylko przełączamy na manualny. Ustawiamy sobie obiektyw w takiej skali, w jakiej chcemy to zdjęcie zrobić. I to my przesuwamy się razem z aparatem, robiąc zdjęcia w kolejnych obszarach ostrości. No i pokażę Wam na przykładzie tej samej dwuzłotówki, jak wykonać zdjęcie tą techniką. I później sobie porównamy, jak będziemy to składać w programie. Dobra, mam tutaj akurat dużo punktów podparcia, więc mogę się sztywno oprzeć na łokciami na tym stole. No i starałem się wykonać te zdjęcia tak, żeby... Widać mnie w ogóle? Teraz lepiej. Starałem się wykonać te zdjęcia tak, żeby jak najmniej było przesunięć tej dwuzłotówki w kadrze. W przyrodzie, jak będziecie chcieli robić jakieś na przykład owady, no to sytuacja może nie być tak komfortowa, że macie tutaj dużo punktów podparcia. Tylko to może na przykład być owad na jakimś listku. Wtedy musicie szukać tych punktów podparcia inaczej. Możecie gdzieś usiąść, jeżeli macie taką możliwość, podeprzeć się, na przykład łokcie oprzeć na kolanach, jak już gdzieś siedzicie, czy łokcie usztywnić bardzo blisko ciała, jeżeli na przykład stoicie, nie ma w ogóle żadnego punktu podparcia, ale dalej jest możliwość wykonania takiego zdjęcia z ręki. Dobra, no to teraz połączmy sobie te zdjęcia w programie. Dobra, no to tak jak poprzednio, przerzućmy sobie te zdjęcia do programu.
Dajmy tak samo tą metodę C, żebyśmy mieli porównanie, jak to wychodzi. No i render. No i tu po lewej stronie widzicie, że mimo tego, że starałem się zrobić te zdjęcia jak najrówniej, to i tak są przesunięcia. No, to jest nieuniknione. No ale tutaj widać, że program sobie z tym w miarę radzi i tak ustawia te zdjęcia, żeby pokrywały się. No ale tutaj na przykład widzimy, że coś tutaj nie najlepiej wyszło. Są tu jakieś takie przesunięcia. W tym miejscu też. Gdzieś tak jakby te zdjęcia nie najlepiej się pokryły. No, przez te przesunięcia właśnie, które wystąpiły przy robieniu tych zdjęć. Spróbujmy w takim razie jeszcze zrobić inną opcję. Wybierzmy sobie tą metodę A i porównamy. Powinno wyjść lepiej tutaj. No i dajemy render. No i w tym przypadku tą metodą program sobie poradził trochę lepiej. Tutaj akurat minimalnie w tym obszarze nie udało mi się trafić z ostrością. Gdzieś tak jakby ominąłem ten obszar, robiąc zdjęcia. No ale nie jest najgorzej, jakby jest tutaj, to dopiero widać jakby w większym przybliżeniu. Ale w tym obszarze, no tutaj też to widać, że tutaj brakuje tej ostrości. Ale generalnie jakby tą metodą trochę lepiej sobie program poradził. To zdjęcie jest w ogóle całe tak jakby ostrzejsze. Tak, tutaj widać takie fragmenty jakby podwójne. Akurat tutaj. No ale tutaj jest na przykład zdecydowanie lepiej już. Tu zobaczcie, jeszcze tak wyglądało to tą metodą C, no to jest dużo gorzej, także tutaj wyszło to bardzo słabo. No i tą metodą A. Także tutaj trzeba po prostu kombinować w zależności od sytuacji, zmieniać te parametry, zmieniać metody, aż znajdzie się taką, która da jak najlepszy efekt. Chciałem Wam jeszcze pokazać, co możecie zrobić w sytuacji, w której zdjęcia będą względem siebie bardzo przesunięte, czasami może obrócone i program nie będzie sobie z tym potrafił poradzić. Możecie wtedy ustawić te zdjęcia w jakiś sposób ręcznie. To na przykład największe przesunięcie w przypadku tej dwuzłotówki było chyba przy tych zdjęciach. Także musimy sobie otworzyć jedno z tych zdjęć w jakimś programie graficznym. Może to być Photoshop, może to być GIMP, nie ma to żadnego znaczenia. Otworzyć to drugie zdjęcie, które było przesunięte. I tak go dopasować, żeby pokryło się z tym poprzednim. Tu możemy sobie zmniejszyć troszkę krycie, żeby widzieć, jak dopasować te zdjęcia. No, możemy to zrobić bardzo, bardzo precyzyjnie. Możemy też używać strzałek do przesuwania. O, no i teraz jest praktycznie idealnie spasowane. No i teraz to nałożone i ustawione zdjęcie musimy podmienić z tamtym, które było przesunięte. Czyli musimy go po prostu zapisać w miejsce tamtego.
No a tutaj zobaczcie jeszcze na zdjęcie, które zrobiłem właśnie tą techniką z ręki. To jest taki śmieszny owad, on wygląda trochę jak obcy. No i po lewej pojedyncze zdjęcie, a po prawej stack z 6 takich zdjęć. Tutaj akurat jeszcze dodatkowo użyłem lampy błyskowej i dyfuzora. No i teraz jeszcze tak krótko to wszystko podsumowując. Pierwszą metodę, czyli z użyciem szyny, możecie wykorzystać w sytuacjach, w których chcecie fotografować obiektywem mikroskopowym, obiektywem manualnym o dużej skali lub każdym innym obiektywem, bo to też wtedy możecie wykorzystać. Ale już przy drugiej opcji, czyli focus bracketing w aparacie, nie możecie wykorzystać obiektywu mikroskopowego i obiektywu manualnego. Tam potrzebujecie obiektyw z autofokusem. Pierwsza metoda za pomocą szyny jest dosyć powolna, więc ona nadaje się do obiektów, które raczej się nie ruszają. Ale mogą to być też owady z samego rana na łące. One przez bardzo długi czas się nie ruszają i można spokojnie przez kilka minut takie zdjęcie wykonywać. Natomiast druga opcja, czyli focus bracketing w aparacie, zdecydowanie zwycięża nad tą pierwszą w sytuacji, kiedy fotografujemy takiego owada na łące z samego rana, no ponieważ dużo szybciej cały ten proces zostanie wykonany. Pewien dodatkowy minus tej opcji w aparacie jest taki, że zdjęcia możecie wykonywać tylko bez lampy błyskowej. Więc jeżeli chcecie użyć lampy, no to znowu musicie wrócić do tej pierwszej metody lub przejść do tej trzeciej metody, czyli fotografowanie z ręki. I takie fotografie z ręki możecie wykonywać na przykład w takich sytuacjach, kiedy nie macie aparatu z funkcją focus bracketing, a owad na przykład jest dość ruchliwy i tylko czasami przestaje się ruszać. Możecie nawet mieć aparat z tą opcją focus bracketing, ale zanim rozłożycie statyw, zanim ustawicie ten aparat dokładnie tak, jak tego owada chcecie sfotografować, no to mija już sporo czasu. A na przykład owad może trochę się ruszać i przystawać na jakieś paręnaście sekund, na przykład pół minuty być nieruchomo. No i wtedy jedyną opcją wykonania kilku zdjęć może się okazać właśnie to wykonywanie zdjęć z ręki. Zdążycie za ten czas wykonać kilkanaście zdjęć, z których możecie później wybrać kilka. No i czasami nawet takie 2, 3, 4 zdjęcia bardzo polepszają to wizualnie, ponieważ już tej głębi ostrości jest sporo więcej. No i w przypadku tej opcji możecie wykonywać zdjęcia zarówno z lampą, jak i bez lampy. Tu w tym przypadku przeszkodą może być skala, w której wykonujecie zdjęcia, ponieważ powyżej skali 2:1 wykonanie takich zdjęć, żeby trafić w te obszary ostrości, no jest już bardzo ciężkie. Więc do skali 2:1 jeszcze myślę, że to działa, choć jest trudne, ale działa. Natomiast powyżej tej skali 2:1 no działa ta metoda tylko w specyficznych sytuacjach, kiedy fotografujemy coś płaskiego, jak na przykład płatki śniegu, kiedy robimy to w skali 4:1, 5:1. I czasami jak nie trafimy idealnie, tak żeby cały płatek śniegu był ostry, to czasami może nas uratować właśnie połączenie 2, 3 zdjęć, jeżeli zrobimy ich na tyle w nadmiarze i trafimy po prostu w odpowiednie obszary ostrości tego płatka. Ja nagrywałem osobny materiał o tym, jak fotografować płatki śniegu, więc jeżeli macie ochotę, to obejrzyjcie, zapraszam. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebym któryś z tych tematów rozwinął bardziej, no to dajcie znać, to postaram się coś może na ten temat nagrać. Jak zawsze zapraszam Was też na mojego Instagrama, jeżeli macie ochotę pooglądać więcej różnych zdjęć makro, ale i nie tylko. No i na dzisiaj tyle, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!